Witam Państwa serdecznie w naszej rozmowie. Dzisiaj gościem jest Anna Kornecka, wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry Pani doktor, dzień dobry Państwu. Chciałam zapytać, dzisiaj ważny dzień, podpisanie inicjatywy, społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Proszę nam opowiedzieć o tym projekcie, bo to Pani, można tak powiedzieć, dziecko. Tak, bardzo nas cieszy, że te regulacje, które projektujemy w ramach pracy w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, przekładają się na realne projekty, realne inicjatywy, i taką właśnie inicjatywą jest Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. To taki program budowania mieszkań, ale mieszkań budowanych wraz z samorządami. To znaczy mamy jednostkę państwową, Krajowy Zasób Nieruchomości, która dysponuje gruntami, bardzo często rozsianymi po całej Polsce, i szuka partnerów do współpracy, do budowy mieszkań. I okazuje się, że te warunki współpracy są na tyle atrakcyjne, że gminy w całej Polsce, mamy około 7-8% gmin w całej Polsce, które już podpisało porozumienia z Krajowym Zasobem Nieruchomości i które chcą przystępować do społecznych inicjatyw mieszkaniowych. SIM Łódzkie jest jedną z pierwszych takich inicjatyw w naszym kraju. To jest taki 5., 6. SIM, który powołaliśmy na razie, ale tych SIM-ów będzie co najmniej kilkanaście, kilkadziesiąt w całym kraju, na terenie każdego z województw, i tutaj w województwie łódzkim również powstaną te SIM-y, co najmniej dwa, właśnie po to, żeby budować mieszkania, mieszkania tanie, z umiarkowanym czynszem, z opcją dojścia do własności dla mieszkańców tych wszystkich miast i miasteczek, które dzisiaj potrzebują mieszkań dla ich mieszkańców, głównie po to, żeby nie musieli oni wyjeżdżać do takich dużych miast jak Łódź, Warszawa, Kielce, tylko żeby mogli zostać w województwie łódzkim i tutaj budować swoją przyszłość. Ciężko było znaleźć partnerów, czy sami się chętnie zgłaszali? Nie, samorządy tak naprawdę po zaprezentowaniu im warunków współpracy bardzo ochoczo przystępują do współpracy w ramach społecznych inicjatyw mieszkaniowych. Takiego programu do tej pory nie było, takiego dofinansowania nie było. Dzisiaj, jeżeli mówimy o 45% inwestycji, które można sfinansować z bezzwrotnej dotacji z budżetu państwa, to takich warunków, takie warunki są niespotykane nie tylko wcześniej w Polsce, ale w całej Europie. Prezentujemy ten program na konferencjach, spotkaniach europejskich. Rzeczywiście cieszy się on wielkim uznaniem i ten cel, który chcemy osiągnąć, czyli duża liczba mieszkań wybudowana w perspektywie do 2030 roku, jest naprawdę osiągalny w tym momencie. A proszę powiedzieć, co to znaczy dla osoby, która będzie chciała takie mieszkanie pozyskać, i jak będzie mogła je pozyskać? Ten program skierowany jest do wszystkich tych osób, których dzisiaj nie stać na mieszkanie. Nie mają ogromnych oszczędności, jak wiemy, mieszkania kosztują bardzo dużo. Nie mogą pozwolić sobie na wieloletni kredyt, bo ich po prostu na to nie stać. I to właśnie do nich kierowane są mieszkania, tak zwane mieszkania społeczne. Czyli są to mieszkania, w których płaci się czynsz, ale ten czynsz wynosi maksymalnie kilkaset złotych, a po 15-20 latach mamy możliwość decyzji. Albo odzyskujemy pieniądze, które na początku wpłaciliśmy jako partycypację, albo wykupujemy nasze mieszkanie na własność. To taka trochę sytuacja, w której jesteśmy właścicielami mieszkania, ale z odroczonym efektem, i dzięki temu nie mamy tego kredytu, który nas po pierwsze związuje z tym jednym miejscem, w którym mieszkamy, ale po drugim obciąża przez te wszystkie lata mieszkania w mieszkaniu. Proszę powiedzieć, to tylko w miastach, czy we wsiach też będą budowane te bloki? Mieszkania będą budowane wszędzie tam, gdzie gminy potrzebują, mają potrzeby mieszkaniowe i stwierdzą, że istnieje zapotrzebowanie wśród mieszkańców. W związku z czym do naszych inicjatyw mieszkaniowych w pierwszej kolejności przystępują miasta powiatowe, w dalszej kolejności mniejsze miasta, bardzo często właśnie z nimi się łączą, z tymi powiatowymi, które mają duże inwestycje, i do tego przystępuje zazwyczaj 2-3 gminy, nawet wiejskie. Dlaczego? Dlatego, że my zbieramy pewien wolumen inwestycji, tak jak tutaj SIM Łódzkie zadeklarował minimum 650 mieszkań, które spowodują, że ta inwestycja będzie opłacalna i właśnie przełoży się na efekt w postaci tanich mieszkań, które potem będą obciążone niskimi kosztami.
Jak długo trwały prace nad tym projektem? Bo to dosyć skomplikowany projekt. Ten projekt, prace zaczęły się z początkiem roku 2020. Taki finał przypadł na drugą połowę 2020 roku, a sama ustawa została uchwalona 10 grudnia 2020 roku i weszła w pełni w życie 5 marca tego roku. Więc mamy do czynienia z projektem, który jest świeży, ale muszę powiedzieć, że jak na 3 miesiące jego obowiązywania, to ten etap właśnie wdrożeniowy, czyli po momencie wejścia jego w życie, jest bardzo aktywny, bardzo żywy i rzeczywiście udało nam się stworzyć taką regulację, na którą ta druga strona, do której adresujemy te rozwiązania, bardzo żywo odpowiedziała. A kiedy mogą pojawić się pierwsze mieszkania? Mamy nadzieję, że budowa ruszy w roku 2022. Ten cykl budowy mieszkań to jest około 1,5 roku do 2 lat. W związku z czym szacujemy, że w przypadku SIM Łódzkie ten moment oddania kluczy to będzie rok 2024 i 2025, w zależności od etapu danej inwestycji, bo będziemy mieli tutaj samorządy, które mają przygotowane inwestycje, na niektórych działkach mają czasem nawet pozwolenie na budowę, w związku z czym te inwestycje ruszą maksymalnie szybko, a są takie inwestycje, które trzeba przygotować. Taki normalny cykl inwestycyjny to jest 3 do 5 lat. W przypadku SIM-ów też liczymy na takie wzajemne dopingowanie się samorządów, czyli one będą się prześcigać w tym, które szybciej odda mieszkania w ramach SIM-u. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.